Hej moi drodzy, witam was bardzo serdecznie z tej strony Shiro, witam was w kolejnym odcinku z Mage Seeker The League of Legends Story. I niestety, ale miałem bardzo nieprzyjemną niespodziankę. Mimo ręcznego zapisu gra nie pamiętała, że pokonaliśmy już bossa. To jest bardzo słabe moim zdaniem, no bo nie oszukujmy się, no takie zapisy są jednak po coś. No ale trudno, pokonałem go tym razem znacznie szybciej, zresztą widzicie ile mi potek jeszcze zostało. Dałem radę, idziemy dalej. 33% gry, ponad 33% gry za nami, więc dużej nie zostało. Te rzeźby nie wyglądają na demacjańskie. Może są starsze. Być może. Wystarczyło, żebym wlazł tutaj i pewnie by nie było problemu. Podróżnicy, strzeżcie się. Zwiadowcy i strażnicy królewscy zaobserwowali grupy frel jordańskich grabieżców na północ od tych lasów. Polowali bezprawnie na demacjańską zwierzynę, plądrowali ziemię oraz porywali obywateli i podróżników do bogowie wiedzą jakich celów. Ci krwiożerczy cudzoziemcy są wyżsi i potężniejsi od przeciętnego demacjanina. Zamiast pancerza i ubrań noszą prymitywne futra i skóry. Ich wojownicy noszą liczne blizny i jeżdżą na grzbiecie nieznanych w tych stronach szablozębnych bestii. Są uzbrojeni i śmiertelnie niebezpieczni. Nie próbujcie z nimi pertraktować. Uciekajcie, gdy tylko ich zobaczycie. Czyli co? Freljord? Być może. Dobra. Idziemy dalej. Jak ta mapka tutaj wygląda? Wygląda standardowo. Patrzę, który, które najlepiej by się sprawdziło, ale... Nie chciałem tego. O! O dziwo! Od razu ogarnąłem jego movement set. Czemu to tu nie działa? A bo to potrzebuje dwóch many. Ale Lipton. Wypierdzielaj. Gałganie. I znów się cofamy. Ciekawe, czy w tym odcinku będziemy mieć walkę z Morganą. Dobra, jest skrzynia. No i właśnie, kochani, ogólnie jeżeli chodzi o Mage Seekera, ta seria tak się źle ogląda. Tak ma mało wyświetleń, że jest po prostu porażka. No ale stwierdziłem, że ją przejdziemy i słowa dotrzymam. Słowa dotrzymam. Żeby nie było. Więc nie przejmujcie się, damy radę. Dobra, to pokonane. Tylko pytanie, czy one mi jakoś nie przywalą zaraz? Nie są trudne. Mapka dalej prosto. Znaczy dalej w lewo, nie prosto. Znaczy no prosto, ale w lewo. Oj! Au! Jakoś powiem wam, znaczy ogólnie nagrywam znów te odcinki późno w nocy. I powiem wam szczerze, jest godzina 21. Więc naprawdę... Czy on sobie HP zrespił, cwaniaczek? Ty gnoja. No, aż ty gnoju. O Jezu, ile wy hitujecie? Tych mobów tutaj nie trawię po prostu. Tych mobów tutaj nie trawię. No, zmieni się nogi. Dobra. Pamięty. To jest fajny ten movement set. Wygląda dalej. Bez zbędnych cerygieli idziemy dalej. Oczywiście, że musiałem je chrypana złapać. W międzyczasie. Dobra, to sobie oczywiście persetu nie zmieniamy. Nie będę was oszukiwał, że chcę tą grę przejść jak najszybciej.
Właśnie z tego powodu. Ojej, ale to zwaliłem. No. I znów powrót. Ciężko nam się kolejna odblokowała. Tym razem na północ. Dobra. O! Was co nie mieliśmy tutaj. No. Teraz was zabijemy, co? Chyba na to. Miałem sobie dupka bez rescue, ale na szczęście nie. O, wow! No ty to bolisz. Na szczęście my jesteśmy lepsi. Dobra, teraz pytanie, jak to rozwalić? Czy ja mogę to opuścić? Nie mogę. Czyli jest jakieś inne przejście. No i jest, naprawdę. Rozumiem, że quest jest tak, w tą stronę. No. Nie mówcie, że się zbugowałem. Proszę, no. Naprawdę myślałem, że się zbugowałem. Kolejne notatki. Ten las jest cudowny. Tyle potężnej magii do walki z głównym zagrożeniem naszego świata. Ludźmi, którzy nadużywają władzy, przekładając swoje ambicje ponad wszystko. Rzadko spotyka się siłę zdolną stłumić władzę, choć magia również jest formą władzy. Szepcze się teraz, że można jej użyć przeciwko magom, a nie tylko wrogom. To naiwne spojrzenie na niebezpieczeństwo, przed którym stoimy. Ludzie, którzy tylko biorą dla siebie władzę, nic nie dając w zamian, są przyczyną wielkich katastrof, a to ci osobnicy najczęściej pragną władzy najbardziej. Chciwość jednoczy ich z podłymi magami. Dla większości rządza władzy jest nieposkromiona. Może ta moc pozwoli położyć kres wojnie, której ja nie byłem w stanie powstrzymać. Wojnie, która wybuchła po wywołanej przeze mnie katastrofie. Co to za jegomość do nas gada? Jest skrzynka. Oczywiście. Nie mogli dać normalnie skakania. I druga skrzynia. Gra jest tak liniowa, że to aż po prostu woła o pomstę. Au. Op. Op. I hop. Czy mamy z ciebie? Mamy z ciebie, dobra. Pyk. Nie no, to ładnie idzie. Ja nic ominąłem, nic nie ominąłem. Dalej nic nie było. No i mamy serbę skrzydłego. Cześć przyjacielu. Tutaj znajdziemy. Znajdźcie skinie zamaskowanej pani. Oho, jesteśmy blisko. Śpiewajcie, nim cisza grobowa nastanie. Oto wojna wybuchła. Skrzydlata obrończyni gniewem zapłonęła. Jej ogniści wyznawcy to drogą równowagi kroczyli. W objęciach nocy śmiertelnej sprawiedliwości zaznali. Córka nocy ugasić ogień siostry próbowała. Świętych i grzeszników do pokoju nawoływała.
Ale choć moc obu z głębi serca płynęła, tylko zamaskowana pani stratę głęboko odczuła. Światło przysłoniło, a mrok poprowadził nienawiści kamienie. Bliźniaczki bitwę stoczyły mściwą, wściekłe, nie ruszyło ich sumienie. Śmierć i pamięć siostry zwaśniła, ich samotne męki w mit obróciła. Definitywnie Kylie Morgana. Dobra. Damy radę. Hell yeah. Gwiazdy na niebie. Zamaskowana pani we własnej osobie. Czyli naprawdę istniejesz. Witaj, Sylasie z Ochłapiska. Słyszałam o tobie wiele złego i dobrego. Niektórzy cię przeklinają. Nieliczni zaś widzą w tobie nadzieję, jak sądzę. Czyli znasz mnie, a tobie jak na imię? Niektórzy znają mnie pod dawnym imieniem Morgana. Ale nie jesteśmy tu po to, by dyskutować o imionach, też mojego błogosławieństwa. A ja nie mogę cię pobłogosławić, póki nie przejdziesz próby. Widzę, że robisz dobry użytek z łańcuchów. Ja również. Oto walka z Morganą. W końcu coś ambitniejszego. Dobra, pierw movement set. Nie da się zablokować, czy wciągnąć jej w ogóle cokolwiek. Widzę, że ma na pewno Q. Na pewno ma W. Tak, to jest W. Dobra, możemy ją tłuc. No. Dobra. Jak dogłębna jest ta próba? Glow. Zultowała nas dziadyga. Ładne łańcuchy. O, dobra, ty mocno bić, bardzo. Op. Ty mocno bardzo bić. Op. Nie ma. Jak wytrzymujesz ból? Czy ktokolwiek przekrył próbę? Nie ma. Mam makro. Kolejny stage. To może być ciężkie. To bagienko Morgany jest naprawdę bardzo słabe do obrony. Ja dostaję od niej skół. Hop. To samo. Fak. Makro mi się włączyło. Sama wybrałem okej dane, okej. Taki achievement. Twoja magia. Boli. Ból i miłość to straszliwe bliźnięta. A twój ból pokazuje mi, kim jesteś, Sylasie. Wielu cię wielbi, ale ty odrzuciłeś brzemię przywództwa.
Prowadzę ludzi do walki. Do tego nadaje się najlepiej. Tak mówisz, ale czy to prawda? Porozmawiajmy. Co to za miejsce? Dla mnie to schronienie. Miejsce, w którym mogę śnić o lepszej przyszłości. Demacja marzy o wolności. Jej ludność potrzebuje nauczyciela. Żaden ze mnie nauczyciel. Nie mam na to czasu. Moja misja jest ważniejsza. Możesz pomóc mi zabić Eldreda, obrońcę korony. Po tych wszystkich latach dalej kierujesz się zemstą? A gdy już wszystkich wymordujesz, co wtedy? Kiedykolwiek zaznasz satysfakcji? Wątpię, by moja misja kiedyś się zakończyła. Będę walczył z Eldredem i takimi jak on do końca życia. Wolność nadejdzie, ale te łańcuchy i tak będą chłonąć krew, aż ja wyzionę ducha. Co jesteś gotów poświęcić w imię wolności? Zrezygnowałbyś z zemsty dla swojej sprawy? Ja... Nie. To zemsta jest moją sprawą. Zatem nie mogę cię pobłogosławić. Co? Masz szansę w końcu uwolnić Demację i odmawiasz pomocy? Chcę ci pomóc. Posiadam broń, której boją się łowcy magów. Sekret. We właściwych rękach wiedza ta może zniszczyć Demację i odbudować ją na nowo. Ale ci, którzy pragną zemsty, nie są wystarczająco silni, by nią władać. Nie, zemsta daje mi siłę. To jedyne, co mi zostało po więzieniu i jedyne, czego potrzebuję. Zbłądziłeś, Sylasie. Być może z czasem odnajdziesz drogę. No i świętą puszczę jakoś zrobiliśmy powolutku. Powiem wam szczerze, że ta walka z Morganem wcale nie była ciężka, o dziwo. Była w sumie dobrze zrobiona, ale nie była ciężka, nie była głupia. Dobra, obrażenia od lodu mamy już plus plus, więc fajnie. Mamy trzech nowych rekrutów, czy dwóch nowych rekrutów. Jednego nowego rekruta, może i nowy, nie, dobra, jeden chyba nowy był. Tak, jeden poszedł tu, jeden tu. No i obrażenia od wiatru. No ale tutaj nam nic nie skoczyło od tego wiatru. Sylasie, czy odnalazłeś zamaskowaną panią? Co powiedziała? Znalazłem ją. Powiedziała, że nie pobłogosławi naszego powstania. Co? Dlaczego? Mówi, że zemsta mnie osłabia. Naprawdę? Taki jest powód? To absurd. Jesteś jednym z najpotężniejszych magów, jakich widziałam. Stwierdziła też, że ma pewien sekret, który może wykorzystać w walce z łowcami magów. Jakaś broń powinna pozwolić ci jej użyć. Jeśli chcemy, aby nam pomogła, musimy udowodnić jej, że się myli. Gdy zabijemy Eldreda, pani przestanie kwestionować naszą siłę. Dziękuję wam. Zamaskowana pani zmieni zdanie, gdy zobaczy, co możemy zrobić. Zaraz, Sylas. Ona naprawdę myśli, że jesteś słaby? Powiedziałem, że czerpie siłę z żądzy zemsty. To się jej nie spodobało. Każdy przynosi tu swój własny gniew, który jest impulsem do walki. Kim ona jest, by mnie osądzać? Jestem tutaj z powodu tych wszystkich lat spędzonych w celi. Nie mogę czcić bogini, która tego nie szanuje. Myślę jednak, że siła fizyczna nie jest tym, czego chce od nas Morgana. Skąd ty wiesz, że to jest Morgana? Więc czego ona chce? Żebyśmy przegrali?
Jeśli jest obrończynią pokonanych, to czy musimy dać się pokonać, by otrzymać jej błogosławieństwo? Ja... nie wiem. Możemy zabić Eldreda i bez Morgany. Przecież taki właśnie był nasz plan. No nie wiem, Sylasie, nie wiem. Muszę porozmawiać z Karą o piórze, które jej dałem. Jeśli zdołamy wykorzystać część magii Morgany, to może wczorajszy dzień nie pójdzie na marne. No, powiem wam, że ogólnie fajnie, że nawiązali do jej umiejętności, jeżeli chodzi o Morganę. Jak idą badania nad piórem, Karo? Nie mogę rozpracować, jak przemienić je w petrucyt. Ta pradawna moc na pewno należy do Morgany. Szkoda, że nie mogę jej spytać, jak działa jej magia. Cóż, widziałem tę magię, więc może znam ci pomóc. Wyglądało to tak. Nie mówcie, że będziemy mieć jej spele. Niesamowite. Sylasie, to działa. Twoje spostrzeżenia wystarczyły, bym dokończyła zaklęcie. Proszę. Wow. Na bogów, czuję się potężny. Tryb nieskrępowany. Sylas może teraz wykorzystać moc Morgany w trybie nieskrępowanym, który daje mu niezwykłą potęgę przez ograniczony czas. Aby aktywować tryb nieskrępowany, zapełni pasek nieskrępowania, zadając obrażenia wrogom. Kara może zwiększyć skuteczność trybu nieskrępowanego w zamian za zasoby. Czyli F. Najsilniejsi wrogowie Sylasa upuszczają relikty. Przy ich pomocy Kara może wytwarzać superumiejętności, potężne zaklęcia, których Sylas może używać w trybie nieskrępowanym. Super umiejętności, tylko jedną na raz, można aktywować przy kapliczce zamaskowanej pani. Sylas może również odblokować wzmocnienia. Większość z nich podniesie jego statystyki, tak jak maksymalne zdrowie, a inne odblokują specjalne umiejętności. Dobra. Rozmawiaj. Rozmowa o Morganie. A więc wciąż myślisz, że myliłem się co do słów Morgany? Ona raczej niezwykła zwracać uwagę na siłę, ale nie było mnie tam, nie słyszałem jej słów na własne uszy. Szczęście z ciebie, wiesz? Ujrzenie zamaskowanej pani to niezwykły zaszczyt. Trzeba było posłać jednego z jej wyznawców, by ją odszukał w lasach. Taka osoba wiedziałaby, jak rozmawiać z boginią. Możliwe, ale sprawdziła cię w walce, prawda? Być może jesteś jedynym z naszych żołnierzy, który jest w stanie przetrwać starcie z istotą nieśmiertelną. W tym względzie możesz mieć rację. Nie sądzę, by było to nasze ostatnie spotkanie z nią, Sylasie. Bez względu na wszystko jesteśmy magami, a zatem jej dziećmi. Tak w każdym razie zawsze mawiała moja babcia. Nie jestem zbyt posłusznym dzieckiem. To dobrze, właśnie takiego ciebie lubimy. Dobra. Wszystko. Kara, czy ty masz jeszcze coś do gadania? Nie masz nic do gadania. I czy my możemy sobie coś ulepszyć? Żywioł. A, tu mamy też stworki pokazane, które to mają. Podkowa mana. Musimy najpierw to kupić. Mamy prawie 2 koła do wydania. No, sporo tego jest. Ale dobra, bo ja pamiętam, że coś oczekiwałem. Tryb nieskrępowany. Oj, tutaj to mamy. Sylas przykuwa się łańcuchami do pobliskich wrogów, spowalnia ich i zadając im obrażenia po pewnym czasie. Czyli ult Morgany. Superki na to. Ale wiecie co, tak patrzę, że to jest troszeczkę bez sensu. Aktywacji trybu nieskrępowanego, Sylas się leczy. Świetne. Szybsze zapomnienie paska.
Zauważcie, że naprawdę, jeżeli chodzi o to, to jest mało tego wszystkiego. Pomyślałem sobie, że jako członkini rodu Durandów mogłabyś oświecić mnie w pewnej sprawie. Zauważyłem, że las po drodze do Morgany był inny. Drzewa emanowały silniejszą magią. Nie bez powodu nazywa się to miejsce Świętą Puszczą. W tych lasach chyba nie ma petrucytu, prawda? Nie tylko petrucyt jest w naszych lasach nasycony magią. Ta puszcza była kiedyś miejscem bitwy, malutkiej części wielkiej katastrofy prowadzącej do zagłady świata. Ludzie używali magii, by krzywdzić i niszczyć siebie nawzajem. Od dawna już nie żyją, lecz drzewa wciąż to pamiętają. Tak mi przynajmniej powiedziano. Częściowo to może być tylko legenda. Wielka bitwa między magami. Chciałbym zobaczyć ją na własne oczy. Ha, Leila nie miała racji. Jesteśmy bardziej do siebie podobni niż sądziłam. O, chyba się tutaj krzyże robią. Czarotwórstwo. Słyszałem, że to ty nauczyłaś Leilani wszystkiego o petrucycie i czarotwórstwie. Na pewno zapomniała wspomnieć, że jestem upartą starą babą. Dobrze wiedzieć. Uparte starsze panie zawsze doprowadzają rzeczy do końca. If you know what I mean. Ale nie wtedy, gdy siedzą w lochu Hezbeta. Wierzę się, że już tam nie jestem. On chciał poznać sekrety mojej magii. Widzisz, w moich żyłach płynie krew Durandów. Arctusa... J. Duranda? Wraca z petrucytem, to nasza rodzinna tradycja. Dzięki pismom Duranda wyrwałem się ze swojej celi. Właśnie, tak nauczyłem się wchłaniać magię do swoich kajdan. Zakuli takiego maga w petrucyt? Co oni sobie myśleli? Łowcy magów stworzyli sobie w tobie idealnego wroga. Leilani. Ciężko byłoby dostać cię z więzienia, Karo. Jednak Leilani nie chciała cię porzucić. To mnie nie zaskakuje. Leilani zawsze była uparta, zupełnie jak jej nauczycielka. Ale teraz jesteśmy czymś więcej niż nauczycielką i uczennicą. Myślę o niej jako swojej córce. Pewnie znacie się od bardzo dawna. Zjawiła się u moich drzwi jeszcze jako dziewczynka i błagała, bym wzięła ją na uczennicę. Ani mi było w głowie brać uczniów. Przysięgałam utrzymać sekrety petrucytu w rodzinie. Rozumiem to, biorąc pod uwagę, jak bardzo łowcy magów interesują się twoją pracą. Ale ta dziewczynka krok po kroku zdobyła moje serce. Gdy zrozumiałem, jaki wielki ma talent do pracy z petrucytem, zaczęłam dzielić się z nią moimi sekretami. Teraz uważam, że jest w czarotwórstwie równie dobra jak każdy Durand, a po drodze ona też mnie nauczyła paru rzeczy. Na przykład nauczyła mnie na nowo w coś wierzyć. Myślę, że nauczy też czegoś nas wszystkich, zanim ta walka dobiegnie końca. Dobra, tu wszyscy. I właśnie, wracając do tego trybu nieskrępowanego, to jest wszystko pięknie ładnie, ale... nadal twierdzę, że jest tego za mało. Nasz ruch rośnie w siłę z każdym dniem. Dwóch wpadło, świetnie. Czyli rekrutacja się opłacała. Jest standard. O Jezu, ile mamy tutaj gadki. Ile mamy gadki. Dobra, model najpierw kuźnia. Najwięcej rekrutów, okej. Okay. Czyli musimy najpierw więcej rekrutów. Naprawdę takie typowe zagrywki z Moonlightera. I niestety, ale to studio zauważyłem, że tak ma bardzo często. Czy Shiro wzięło na kichanie? Świetnie. Znaczy, i w teorii moglibyśmy sobie jednak jakieś zaklęcie stworzyć. Tylko tak, to mi się nie podoba, tu many 3 potrzebujemy. Mana 1, 2... Dodatkowo mana już na poziomie 3. Dobra, bierzemy to. Kurwa, ku ciebie pole elektryczności zadające obrażenia wrogom. Bierzemy manę. Bo na pewno. To odkryliśmy chyba teraz. Tak. Tego jeszcze nie odkryliśmy.
Odkryliśmy chyba też tą okultystyczną tarczę. Coś jeszcze? Tego nie. Te wiązki to tak 2 na 10. To odkryliśmy, bo to jest to chodzenie. Tu nic nie ma, tu nic nie ma. No i tu też jest ten płomień. No myślę, że tylko tyle tych fajniejszych rzeczy, które tutaj były. Tego na razie nie chcę brać. Kolejną manę mamy tutaj dopiero. Więc i tak będę musiał to odblokować. Chociaż kurde. Odblokowałbym chyba czwarty pasek. No dobra. Z tego co mi się wydaje, to odblokujemy sobie dzięki temu czwarty pasek. Prawda, prawda. No i fajnie. Cztery paski many, myślę, że wystarczą. O ile tak mi się wydaje, że jest zrobione. Mana, tak, cztery paski. Dobra, pytanie Rukko. Stylasie, czy składasz ofiary zamaskowanej pani? Nie szczególnie. W każdym razie nie tak jakby tak jak i wyznawcy. To znaczy, że wcześniej w nią nie wierzyłeś? Uważam, że bogów nie obchodzą śmiertelnicy. Gdyby im na nas zależało, nie daliby nam tak długo cierpieć. Nie powinniśmy liczyć, że bogowie pomogą nam w kłopocie. Ale ona powiedziała, że nam pomoże. Jak możesz w nią nie wierzyć, skoro widziałeś ją na własne oczy? Nie zginam karku przed nikim, Rukko. Niezależnie od tego, jak bardzo jest wiekowy i potężny. O rany. Czy to ją rozwścieczyło? Mam nadzieję, że nie. Właśnie, może to wina Sylasa. Definitywnie wina Sylasa. Zamaskowana pani. Sylasie, nie mogę uwierzyć, że spotkałeś zamaskowaną panią. Nie przypuszczałam, że ona istnieje. Rzeczywiście, to chyba spory zaszczyt. A czy następnym razem mógłbyś zabrać mnie ze sobą? Jeśli można spotkać mit w prawdziwym życiu, to wszystko jest możliwe. Wiecie co, kochani, ja was przepraszam za te USB-ki. Teraz nic już nie było. Ale mam switcha podłączonego pod USB i nie wiem, czemu on tak się ostatnio pierdzieli. W sensie, teraz podłączę i odłączę. To niezły pomysł, Jobs. Ops, Jobs. Ale może minąć sporo czasu, nim będziemy wystarczająco silni. Mogę w tym pomóc. Zafunduję rekrutom największy wynik w ich życiu. Pewnie, Jobs. Dobra, magowie, koniec przerwy. Dawajcie te osy. Okej. I tak, no zostało nam tylko i wyłącznie iść już na misję. Ile nam tam gry zostało przy okazji? Zapiszmy sobie gierkę. Zobaczycie nawet... O której to nagrywam. Pierwsza 6. Mamy 37% postępu gry. No to już nie jest dużo. Stylasie. Odkryliśmy bazę łowców magów w Glindmer. Razem zagląda tam Wisteria. Słyszeliśmy, że szkoli tam kogoś. Jej uczeń musi władać potężną magią. Baza jest też kluczową pozycją strategiczną. Mnóstwo w niej więźniów. Zatem szturm na nią będzie wielkim ciosem dla Eldreda. Tak, napadnijmy na tę bazę. Lecz jeśli spotkasz Wisterię, nie pakuj się w kłopoty, z których nie mógłbyś się wydostać. Miałem już z nią do czynienia. I uczniem też sobie poradzę. Okej. Jak to nasze misje? Mogę wziąć udział w tej misji? Twoja najlepsza magiczka ognia dowiedziała się, że jej były partner biznesowy ukradł jej pieniądze. Pozwól jej się zemścić, a na pewno podzieli się z tobą odebranym majątkiem. Wow. No dobra, bierzemy cię i tak. A, czyli rozumiem, że ona już jest. Ale ja nawet jeszcze nie stwierdziłem, gdzie. Tu same łupy. 40-150. No lipa. Kurde. Wyczny wybuch. O, to jest fajne.
Dobra, ty idź na tą misję. Ciebie tu nie potrzebujemy. Opcjonalna misja, główna misja. To z tym Petrucytem. I obznał zasiady wskazujące, że pobliski las jest zamieszkały. To muszą być magowie, prawda? Znajdź ich i uratuj. Czyli takie misje lecznicze. Dobra, idziemy na główną misję oczywiście. Wow, ale... Co? Ja myślałem, że weźmiemy sobie tą naszą ognistą. Ale lipa. Spacja lewy, prawy. Tu gdzie ona nam poszła? Kurde. Nie wiem. Lecimy, lecimy. Nie spać, zwiedzać. Kwatera główna w Devineur. Po prostu sami sobie naważyliśmy tego piwa, mój panie. Zakucie Sylasa w łańcuchy uczyniło go tylko gwałtowniejszym. Gdybyście dali go mnie, Lordzie Eldredzie, mógłbym wykorzystać jego moc. Zamiast tego tłumiliśmy ją, aż wybuchła. Tak, jakby byle laboratorium mogło okiełznać tego człowieka. Laboratorium, nie laboratorium. Labladol. Nie, Sylas jest zbyt niebezpieczny, by pozwolić mu żyć. Ale gdybyśmy zabili go teraz, stałby się męczennikiem dla innych buntowników. Mysterio, jak idzie nasz plan wzbudzenia strachu przed zbiegłym więźniem? Nadal rozpuszczamy plotki o nim. Lecz zdaje się, że nazywanie go królobójcą to za mało. On zyskuje zwolenników. Wybacz mi, panie, lecz na pewno są jakieś skuteczniejsze sposoby na poskromienie Sylasa? Pozwólcie mi eksperymentować na tej dziewczynce, Rain. Podczas ostatniego spotkania już prawie... Nie. Dosyć eksperymentów. Naciskaliśmy ją już wystarczająco mocno. Nie tym tonem, dowódczyni. Nikt nie podniesie ręki na twoją młodą podopieczną. Mam rację, Hesbet? Oczywiście, panie. O, tutaj się ładne cyrki dzieją. Glindmer. Okej. Spacja lewy, prawy. Odszukaj i uwolnij pomanych magów. Forca Glindmer jest tuż przed nami. Jobs, Ruko, zostańcie tu i kryjcie tyły. Jeśli ktoś spróbuje cię śledzić, damy mu nauczkę. Co ze mną i Karą? Wy dwie pilnujecie wejścia do fortecy. Ja kieruję się na dachy. Uważaj, Sylas. Wychowanek w histerii może na ciebie czyhać. Nie martw się. Dorównam im pod każdym względem. Spacja lewy, prawy. Wow. Ja tu mogę spamować? Tak. Wow. Dobra, zaczyna mi się to podobać. Zaczyna mi się to podobać. Tylko oczywiście nie zmieniłem sobie mocy. Uff. To mamy. Więc weźmy sobie może to. Bo ten pocisk mamy, z tego co rozumiem. Więc nawet się nie musimy przyjmować zbytnio tym. Dobrze, uciekać. Fajne. Zbroja. Muszę ci ją ściągnąć. No, spację klikam, Sylas. Klikam spację. Dobra, moi drodzy, ale
tutaj się pożegnamy w tym miejscu, bo skoro to jest tak naprawdę nowy stage, to będę musiał od początku zaczynać, więc to nie ma trochę sensu. Więc pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach. Ja sobie filmu grał dla was Shiro, my się oczywiście widzimy w następnych odcinkach z The Mage Seeker, The League of Legends Story. Trzymajcie się, hej hej.